cieszę się, że zostałam zaproszona do programu, że będę mogła uczyć Grześka koszykówki. W ten sposób rozmaicimy jego trening. Według mnie koszykówka to jest najfajniejszy sposób na aktywność fizyczną. Jestem z nią związana całe swoje życie. W tej chwili jestem trenerem koszykówki w Poloniu. Uczę też dzieci zabaw związanych z koszykówką. Jestem również mistrzynią Europy i mistrzynią Polski w tej grze. Ja generalnie z koszykówką, z tym zacnym sportem, no mam troszeczkę wspomnień. Ostatni raz grałem chyba w okolicach gimnazjum, ale to były dawne dzieje od tamtego czasu, mimo że zawsze chciałem pograć i nie za bardzo miałem z kim, bo większość moich znajomych niestety siedzi teraz na serwerach różnych gra komputerowych, a nie na podwórku, więc leci mi na web, ale nie. Także spróbujemy dzisiaj, pani Kasia pokaże mi podstawowy trening, pewnie jakieś rzuty i wytłumaczy, jakie partie mięśni odgrywają kluczową rolę podczas treningu, jakie są rozwijane i dlaczego warto uprawiać koszykówkę. Właśnie tak. Bo myślę, że takie rozciąganie normalne, które należy zawsze przed aktywnością fizyczną zrobić, mamy już za sobą, bo już to zrobiliśmy, więc nasze mięśnie są generalnie rozgrzane, tak? Robiliśmy wymachy, różne skłony, różne inne rzeczy, które rozciągnęliśmy sobie mięśnie, różne grupy mięśniowe. W koszykówce zawsze, ponieważ celem jest zdobycie punktów, więc trzeba na tej rozgrzewce trochę porzucać do kosza. Zrobimy to w takiej formie, w jakiej robi się w rozgrzewkę meczową, tylko że tak powiem, we dwójkę, bo jest nas tylko dwoje. Więc zacznijmy w taki sposób, ty będziesz stał po lewej stronie, ja po prawej. Ja kozłuję, rzucam do kosza, ty zbierasz piłkę, wykozłujesz tutaj za tą białą linię. No i znowu będziesz ty kozłował, ja będę zbierała i tak będziemy się zmieniać, dobra? Zbierasz, wykozłowujesz. Ręką zewnętrzną lepiej, żeby wróg nie zabrał piłki. Aha. Aha. Co umiesz? O, świetnie! Ha! Brawo! Genialnie. Dobrze, i teraz zaczniemy podaniem. To jest następny element, który jest dość ważny, czyli podaję tobie piłkę, ty mi ją oddasz i rzucę, tak? I dalej wszystko będzie to samo. Tylko już bez kozła, a z podaniem. Ha! Ha! Dobrze. Ha! Dobrze. Jak robisz dwutakt, robisz go dobrze, tylko nie wykorzystujesz swoich warunków fizycznych. Ale no właśnie, to na tym to polega. Wszyscy chyba trochę uczyliśmy się w szkole koszykówki, to właśnie to zostaje. Jak jazda na rowerze, jazda na nartach, to wszystko jest w głowie, tylko trzeba sobie przypomnieć. Prawy dwutakt to jest przeskok. Prawa, lewa i rzut. Spróbuję, ja ci dam piłkę z ręki. Raz, dwa. Świetnie. Ponieważ jesteś wysoki, to dobrze wykorzystać to, więc szybko przenoś piłkę nad głowę i staraj się rzucić w ten kwadracik piłką. Aha. Raz, dwa. No, dobrze, dobrze. Troszkę na siłowni byłeś niedawno, nie? No właśnie. Trochę delikatniej. Aha. A, odwrotnie nogi. Tak. Raz, dwa. O! Perfekcyjnie. Aha. Dobrze, brawo. Świetnie. Umie. Umiał i umie. Z miejsca rzut osobisty, dobra? Myślę, że ponieważ ty jesteś duży chłopcem i masz sporo siły, bo chodzisz na siłownię, więc nie będziemy jakoś zmniejszać odległości. Generalne zasady. Stopy skierowane w kierunku rzutu. Ja jestem praworęczna. Więc moja prawa stopa może być trochę z przodu, ale nie musi. Ważne jest, żeby nie była z tyłu, dlatego że wtedy to jest takie pchnięcie. Czyli palce stóp skierowane w kierunku rzutu, tak samo jak barki i biodra. Piłkę trzymamy szeroko w palcach. Ja przenosząc piłkę nad głowę, między kciukiem a palcem wskazującym mam taką wolną przestrzeń. I to jest ważne, bo jak masz tak piłkę, to nie będziesz w stanie nadać piłce rotacji. Jeżeli masz tutaj, tak. Na całej długości palców. Jeśli masz tą wolną przestrzeń, to nadasz piłce rotację. Czyli to przy tym rzucie z miejsca masz jakby dwie fazy. Pierwsza faza to jest ugięcie nóg i przeniesienie piłki nad głowę. Aha. I druga faza, wyprost nóg i wyrzut piłki. I ręka zostaje. A, próbujesz? No dawaj.
wyjściach, tak i tak. No ale ja to robię już wiesz ile lat. No, cała długość palców, nie w samych opuszkach, tylko... Tak. Jak weźmiesz sobie piłkę tak, szeroko, kciuki są blisko siebie, to teraz jak przenosisz nad głowę, to się dzieje taka rzecz... Czekaj, muszę z tej strony. Aha, już ci mówię. Trzymasz tak, tak? Teraz ta ręka obraca się na piłce. Aha, okej, ją też ją podtrzymujesz, aha. O, tak. O, dobrze, dobrze. Aha, dobrze. Aha. Zostaw jeszcze dłużej tą rękę. Dłużej tak. Aha, dłuższy kontakt piłki z ręką. Super. Mistrz! Myślę, że jak na to, że rzucałeś ostatni raz w gimnazjum, to chyba szkoda, że nie rzucałeś później. Ja uwielbiam koszykówkę, bo to jest, pomijając to, że jest... można stracić dużo kalorii, grając w koszykówkę. To poza tym jest śmiesznie i zabawnie, tak? Bo jest towarzysko dobrze, można się spotkać z ludźmi. Ja na przykład grając spotykam się z moimi kolegami i koleżankami, z którymi grałam kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu nawet. Gdzieś tam się spotkaliśmy i jest po prostu śmiesznie, tak? Wiem, co u nich słychać, wiem, możemy normalnie rozmawiać, nie tylko na Facebooku napiszemy sobie hej, co tam i polajkować coś tam, ale możemy właśnie pogadać. Się. Jest taka forma komunikacji, słuchajcie, że ludzie stoją naprzeciwko siebie i rozmawiają. Jeszcze uprawiają sport. Aha, w międzyczasie, tak. No to teraz spróbujemy zagrać meczek jeden na jeden. Zobaczymy, kto okaże się lepszy. Zobaczymy. Przygotowawczym do grania w koszykówkę z panią Kasią, tutaj moim trenerem dzisiejszym. Poćwiczyliśmy sobie trochę i generalnie bardzo serdecznie was zachęcam, żeby spróbować przyjść na jakąś salę gimnastyczną, pokozłować sobie, nawet nie znając osób, dołączyć do jakiejś ekipy, albo zebrać na przykład starych znajomych, z którymi może jeszcze macie kontakt gdzieś na fejsie i zorganizować chociaż grupę 4 czy 6 osób i po prostu pograć. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Bardzo dobry. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, aby nie ominął was kolejny odcinek Odwagi. Klikajcie lubię to, dajcie łapkę w górę pod filmikiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku.